Dzisiaj o tym, jak znaleźliśmy i wynajęliśmy mieszkanie na Maderze. Mieszkanie wynajęliśmy totalnym fartem. Czwartek to spotkania z dziewczynami. I znowu jestem w Quinta Magnolia. To będzie chyba nasz ulubiony park. Właśnie Zuza oprowadza mnie po supermarkecie. Dzisiaj poznałam azjatycki sklepik. Będę tutaj często przychodzić. Ile jest marzenia? Tu jest wszystko. Kimchi, grzyb shiitake, wszystkie rzeczy do Pattaya, mleko kokosowe. I moje ukochane przyprawy. Będę tu częściej przychodzić. Oczywiście wszystko jest droższe. Wracam już ze spotkania z dziewczynami. Dziewczynami, dzisiaj byłyśmy tylko we dwie. Czasem bywa i tak. Raz na jakiś czas zdarza mi się jeździć komunikacją miejską, szczególnie jak teraz wracałam z centrum i akurat jechała dwójka, czyli autobus, który dojeżdża do nas do domu. Tylko jeszcze muszę wejść, wjechać w górki. Bilet w autobusie kosztuje zawsze euro 95, niezależnie od tego, na jakim dystansie się jedzie, czy to jest jeden przystanek, czy 10. Takie drobne zakupy. 20 euro. Po tym, jak zobaczyłam i poznałam ten sklep, chyba wzrośnie nam ilość pieniędzy wydawanych na jedzenie. Raz na dwa tygodnie mam coaching z Moniką. To już jest nasza czwarta sesja. Kiedyś może powiem, po co mi on i co mi on daje. Ale na razie godzina dla mnie. Żebym ja miała godzinę dla siebie, Paweł wziął Małą na spacer i są na kawie. Jaż mi dziwnie, jak wychodzę z domu bez wózka. Lekko, tak. Sprawnie. Mieszkanie wynajęliśmy totalnym fartem. Jak byliśmy tu w październiku na 3 tygodnie, ja byłam pierwszy raz, żeby w ogóle zobaczyć wyspę w ciąży i powiedziałam Pawłowi, okej, możemy tu rodzić, przeprowadźmy się wcześniej. Paweł szukał mieszkań pod inwestycje już wtedy, jak był w październiku. No i ja wtedy stwierdziłam, okej, to też poszukam, weszłam na Facebooka, na Marketplace'a i szukałam różnych mieszkań, pisałam do różnych pośredników. Mało kto się odezwał, ale odezwał się Ricardo i pokazał nam mieszkanie takie pod inwestycje. Było fatalne, ale zapytaliśmy się go, czy hej, może masz coś na wynajem? I okazało się, że ma mieszkanie, które jeszcze nigdzie nie jest ogłoszone. Następnego dnia o 9 rano go zobaczyliśmy, przepraszał nas, że nie jest posprzątane, że 2 miesiące stało puste. Weszliśmy do tego mieszkania i spełniało wszystkie nasze założenia. Jest duże, jest pokój gościnny, są 2 łazienki, ma zmywarkę, to było must have, ma taras, dodatkowo był fotel do karmienia i przewijak, bo właściciele, którzy mieszkali, tylko oni w tym mieszkaniu, mieli małe dziecko. Mieszkanie zarezerwowaliśmy od razu. Paweł co prawda jeszcze wynegocjował jakąś zniżkę czynszu. Wynajęliśmy je na rok. Więc jak w grudniu, 1,5 miesiąca później, przeprowadzaliśmy się na wyspę, to już na nas czekało. Jedyny minus był taki, że to mieszkanie nie miało nic prócz mebli. Nie było nawet kosza na śmieci. Widelca, łyżki, szklanki, kosz na śmieci, mop do zmywania, nie mówiąc o odkurzaczu. Ale no, tego typu rzeczy nie zostały w mieszkaniu. Co nas zdziwiło, bo w Warszawie, kiedy wynajmujemy mieszkania, no to zostawiamy tam wszystko, łącznie z jakimiś rzeczami, nawet do sprzątania. No i było brudno. Parę rzeczy nie działało w mieszkaniu, jakieś lampy, czy uchwyty, spłuczka w sedesie, ale na szczęście właściciele to naprawili. Kiedyś może pokażę całe mieszkanie, jak mieszkamy, ale na razie idę usypiać Miję.